Witam wszystkich bardzo serdecznie, Kwadratowa Masakra, jak zwykle. I z czatem dzisiaj postanowiliśmy zrobić fajnego pranka na Evronie, ale takiego, że mu nie zniszczymy tego po prostu. Czat chciał po prostu, żebym zrobił znaczek FB. Ale zrobimy ten znaczek FB, tylko mam jeszcze lepszy pomysł, o którym nie wiedzą moi widzowie, kochani. Nie wiedzą o tym. Dlatego zrobimy ten znaczek FB po mojemu. Dlatego potrzebujemy wełnę. A wełna, gdzie najlepiej kupić wełnę? Wiadomo, że USK KFA. Jeden stack równa się jeden diament. Okej, to idę po diaksy. Szkoda, że nie widzicie czatu, ale napisał, że jeden stack równa się jeden diament, więc idę po diaksy i zaraz tam pójdę do niego do sklepu. Ile staków? Niebieski wystarczy, biały wystarczy mi jeden stack. Kamerka zasłania czat, wiem, przepraszam, ale ja wam czytałem. Przeczytam wam w sensie. Jak coś, to ja mam jasno niebieską za bezcen. Zacha napisał. Nie no, Zacha jasno niebieska to... Chyba jasno niebieska jest... Nie. Czekajcie, Zacha... Zacha napisał, że ma jasno niebieską za bezcen, a teraz wam przedstawię, bo nie chcę mi się kamerki zmieniać. Chyba, że nie, dobra, po prostu kamerkę przesunę. Poczekajcie. Kamerka będzie w tę stronę, ale uważajcie, nie będę zmieniał... nie będę zmieniał tutaj, że tak powiem, ustawienia, żeby jak patrzę na monitor, to patrzę tutaj, nie? Nie chcę mi się tego zmieniać. Więc teraz tak, czy ma niebieską i białą wełnę? SKKF napisał, że właśnie kończy sklepik, więc można kupować. Jeden stack, jeden diaks, czyli potrzebujemy jakieś 5 diaksów, może mniej? Chyba mniej potrzebujemy. Dobra, zróbmy tak. I potrzebuję jeszcze trochę czerwonej wełny. Czyli podskoczyła cena wełny u SKKF-a. To jest troszeczkę, wiecie, no, inflacja, nie inflacja, wiecie jak to się dzieje. Bo kiedyś za jednego diaksa można narwać... A nie, też jeden stack był! Też jeden stack, aha, bo ja kupowałem inaczej, dobra. Ja u SKKF-a kiedyś kupowałem inaczej, żebym rzuciłem gdzieś tam diaksów ile miałem i wziąłem ile chciałem wełny po prostu, że tak się umówiliśmy. To dlatego tak myślę, że podskoczyła cena, a tak naprawdę nie podskoczyła. Dobra, teraz tak, potrzebuję tego koloru, bo ten kolor jest chyba za jasny. Czy ten kolor, czat? Który byście chcieli? Który kolor byście chcieli, czat? Ten czy ten? Do logo FB. Ten pierwszy. Dobra, czyli potrzebujemy tak. Raz, dwa, trzy, powiedzmy cztery staki. I gdzie się daje ten? Aha, tu jest Ender Chest w ogóle. To nie tu. Skrzynka na zapatę. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, bo potrzebujemy, albo sześć nawet. Dobra, weźmy pięć staków tego. To nie jest cały ten stack i biały, 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 tu jest biały. Potrzebujemy raz, dwa i weźmy jeszcze sobie jeden stack od eskacza koloru czerwonego. Dobra, i teraz idziemy czat. Do Evroniastego. I zrobimy miłego pranka. Właściwie może nie miłego, ale... Elo, ja subuję kanał od paru lat i moi koledzy też, Kace Paczol. Kace, dziękuję bardzo, mordeczko, pozdrawiam serdecznie. Dobra, teraz potrzebujemy tak zrobić, czekajcie. Jeszcze, kurczę. Musimy wejść tu, dobra, i na to musimy wejść, żeby stanąć na tym. Czyli, okej. Okay. I teraz zobaczcie, co się tu będzie działo, czat. Zobaczcie to, co się będzie działo tutaj. Poczekajcie, teraz muszę zobaczyć logo FB, jak wygląda. Dokładnie. Czyli logo FB dokładnie będzie wyglądało w taki sposób. Czyli powiedzmy mamy 10 kratek, 2 i 5? Nie, to musiałoby. No, 10 kratek, 2, 5. Tak zrobimy chyba. Albo 3, 5. 10, 3, 5. Dobra. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I to jest za dużo. W sensie za daleko to jest, to będzie. Dobra, tu damy 3. Raz, 2, 3. I tu damy raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zróbmy raz, 2, 3. I zróbmy sobie raz, 2, 3, 4. Czekajcie, to jest piąte. 4, czyli mamy 12, 15. Jest ok, czat, według mnie. Jest ok. I teraz do góry musimy też zrobić na 15, czyli mamy raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zdominowaliśmy jego logo? Nie, akurat jest równo, więc spoko. I teraz tutaj będę musiał troszeczkę uważać na tym. Czyli bardziej potrzebuję teraz zrobić logo, w sensie najpierw logo, a potem dopiero wypełniać kolorem, tak mi się wydaje. Czekajcie, raz, dwa, trzy, raz, dwa, cztery, dobra. Jest trochę za wysoko, ale... Wiecie, dlaczego nie robię YouTube'a, że jest lepsze, że YouTube jest? Nie robię tego tylko dlatego, że... Evron też ma YouTube'a.
I o to chodziło. Evron też ma YouTube'a, dlatego nie mogę robić, że YouTube better, bo Evron też ma YouTube'a. Dlatego musimy coś zrobić, co by mu tak lekko ubliżyło, ale mimo to byłoby śmieszne. Czaicie, o co chodzi, nie? Mimo to byłoby śmieszne. Dlatego lekko mu to, że tak powiem, ubliży, że jednak, o kurde, no Facebook, nie? A ja jestem na Twitchu. Ale jest to śmieszne. Bo, no co, no może to spalić w sekundę po prostu, więc tu się nic nie stanie. Mam nadzieję, że to wyjdzie za pierwszym razem. Mogłeś zasłonić logo Twitcha logiem Facebooka? Mogłem, ale mam lepszy pomysł. Mogłem, ale mam pomysł lepszy. Jeszcze mam wysoko, mam dużo miejsca, czekajcie. To jest F, dobra, to jest F. I teraz wróćmy na chwilę na logo tego Facebooka, jak to F jest pociągnięte. Jest do góry i pociągnięte na tą stronę po prostu, dobra. Czyli git, jedziemy w dobrą stronę. Powrót do gry. Idziemy w dobrą stronę. Dobra, jesteśmy tutaj. I teraz mamy gotowe logo, czyli musimy je po prostu zasłonić niebieską wełną. I tyle. I tyle, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ pytacie się, czemu nie zrobiłem tego obok. W sensie, albo, że czemu nie zasłoniłem loga Twitch. Już wam powiem dlaczego, kochani widzowie. Dobrze, może być sad chyba, nie? F zaokrągli? No ale to jest, kurczę, Minecraft. I nie wiem, czy zaokrąglenie tutaj ma jakiś sens. Evlon ma live za 5 minut, ale ma Fortnite'a, więc... Ale ludzie... Dobra, szybko, zdążymy. Zdążymy, bo ludzie będą mu pisać, że wbijaj na masakrę, co się stało. Szybko, zdążymy. Evlon ma za 5 minut live'a, więc musimy to zdążyć. Uwaga. Daj znak większy... No właśnie, Lisu się skapnął, o co chodzi. Robimy tutaj, czat, uwaga. Robimy tutaj znak, że Facebook większy niż Twitch. Ale mnie zhejtują widzowie z Twitcha, masakra. Mam nadzieję, że w dobrą stronę zrobiłem znak wyższości i większości. Dobra, czekajcie. Okej, okay. To jest jego Twitch, to jest Facebook. Mój, znaczy no mój, no dałem Facebooka, jak mówię, nie dlatego, że streamuję na Facebooku, tylko dlatego, że Evron ma też YouTube'a, ja bym musiał tak to YouTube'a tylko i wyłącznie dać. O, czekajcie, i teraz, proszę państwa, źle! O Jezus, źle, tu jest jedna jeszcze wełna, którą miałem zniszczyć. Dobra, czat, właśnie w tym momencie będziemy zaraz kończyć odcinek, ponieważ zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. I chciałbym wam powiedzieć na ten moment, że, bo jesteśmy na live'ie, że brakuje nam dokładnie 81 subskrypcji do 200 tysięcy. Do 200 tysięcy. Więc jeżeli moglibyście pomóc, zostawić suba w tym momencie, ponieważ jest 1000 osób prawie na live'ie, to chciałbym na odcinku jeszcze sobie celebrować 200 tysięcy. Biała kreska pod logiem, ale to już chyba może zostać biała kreska pod logiem, chyba że zdążę. To jest piękne! Jeszcze jedna kratka mogła być tutaj przerwy, albo po prostu usunąć jeszcze te dwie, ale... Tak, usunę jeszcze te dwie ten, ale to za chwilę. To jest piękne. I tak jak mówię, zrobiłem Facebooka nie dlatego, że tam streamuję, tylko dlatego, że Evron nie ma Facebooka. Evron w sensie nie ma... No, Facebooka każdy ma, ale Evron nie ma Twitcha na Facebooku. W sensie streama na Facebooku. Dlatego tylko i wyłącznie chyba Facebookiem mogłem mu tutaj, że tak powiem, zrobić pranka, ponieważ no YouTube'em bym nie zrobił chyba. Dobra, zróbmy tak. Usuńmy to, żeby ten znak był mniejszy, ale żeby był ładniejszy. I usuńmy tą kreskę pod tym, bo może zdążymy. Może Evron nie zdąży... Czekajcie. Chciałbym was zaprosić przed domek Evrona. Dobra. Usuńmy tą białą kreskę jeszcze i będzie git. I to będzie wszystko, co mogłem zrobić tutaj u Evrona na chacie. Właśnie przed domem, nad domem. Poczekajcie sekundkę. Dobra, wełna od SKKF-a się przydała. Mam nadzieję, że ten prank nie jest złośliwy, aczkolwiek... Czekajcie, muszę sobie szybko pominimalizować. I tak to będzie pomontowane, więc się nie martwcie. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest śmieszny dosyć. Zobaczymy jego reakcję, co zrobi. I... Wydaje mi się, że jest okej. Okay. Czat, co sądzicie o tym pranku? Czy on jest zły? Czy jest śmieszny? Czy jest spoko? Skreśl Twitcha jeszcze. X na Twitchu. O nie, to by było szchamskie. Ile subów jest? Już wam mówię, ile jest subów. Czekajcie, było 920, 943, czyli 60 subów brakuje, czat, do 200k. 60 subów. Dobra, i co teraz? Jest zrobione, czat, to jest piękne. To jest piękne.
Uwaga! SKKF napisał XD. Dobra, chłopaki nawet mają bekę, to jest dobrze. Skoro chłopaki mają bekę. Ale jest znaczek fajnie, nie? Jest fajnie zrobione, naprawdę. Bardzo mi się to podoba. Bez kitu, Prag jest spoko, bardzo mi się to podoba. Evron sobie zrobił Twitcha, sam się o to prosił. Co prawda nic nie mam do Twitcha. Na sam koniec odcinka wam powiem, że nic nie mam do Twitcha, ponieważ no, co mam mieć do Twitcha? To jest platforma streamingowa. Nie lubiłem tylko TTV w czwartym sezonie w Fortnite'cie. To jest tylko platforma streamingowa, więc Twitch jest spoko. Aczkolwiek musiałem to zrobić. Musiałem. Wszyscy XD piszą. Dobra, kochani widzowie, nie na live mówię oczywiście, nie do was na live, tylko na odcinek. Kochani widzowie, o, Evron przyszedł! Nie, to Nexe, dobra, już bałem się. Chcę ten sam głos. Już się bałem, że Evron wyszedł z domku. Plus jeden patchel XD. Dobrze. Skreś Twitcha, please? Nie, to będzie zbyt mocne. Dobra, kochani widzowie, z odcinka oczywiście, teraz nie mówię na streamie. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że prank wam się spodobał. Zobaczymy, co Evron na to nagra, albo co zrobi. Więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, widzimy się w następnym odcinku, pa, pa!